witam. Dziś dzięki uprzejmości firmy Primeline mogę pokazać te oto pióro. To La Mescala, nowszy, jeden z nowszych modeli. Ja w każdym razie pierwszy raz miałem okazję go trzymać. To korpus metalowy ze stali szlachetnej, lakierowany. Zobaczmy teraz poszczególne elementy. Skówka tak wygląda. Część tutaj polakierowana, klips i górna opaska trzymająca klips na wysoki połysk wypolerowana, a klips taki bardziej można powiedzieć kwadratowy. Już kilka takich widziałem produkcji Lamy i tutaj wygrawerowana nazwa z boku. Natomiast bardzo nieznacznie zwężający się końcowi korpus też jest zakończony taką błyszczącą, polerowaną końcówką ze stali szlachetnej, a więc to flat top, można by powiedzieć. Natomiast po zdjęciu skówki widzimy dość długą sekcję, też polerowaną ze stali na wysoki połysk. Typową stalówkę Lamy, tutaj jest to MK, no i typowy właściwie spływak. Pióro w całości jest dość duże. Bardzo zgrywa się dobrze ta skówka z korpusem. Właściwie z daleka to nie widać, gdzie się kończy. Zamykana na zatrzask. Można ją tu nałożyć z tyłu. Jest tam taki specjalny, chyba jakiś gumowy pierścień, który zapobiega porysowaniu, bo czuć, że ona się dobrze tam trzyma, ta skówka. Natomiast jak dla mnie jest to wszystko trochę za ciężkie i dla mnie przy pisaniu by to dłuższym przeszkadzało założenie skówki z tyłu. Natomiast sekcja jest na tyle długa, że można trzymać wysoko i nic tam palcom nie przeszkadza w uchwycie. Widać w środku gwint metalowy. Oczywiście tutaj naboje i konwerter. Musimy użyć filmy Lamy. Z bliska widać tutaj ten lakier. Nie do końca jest taki, powiedziałbym, jednorodny. Jakieś kropkowanie tam wydaje mi się, że jest. Klips się odgina nie za dużo, ale myślę, że dobrze będzie trzymał. No i tam z dołu też chyba jakiś jest napis Germany, jeśli dobrze widzę. A teraz w porównaniu z Duofoldem Parkerowskim Centennialem, Lamy oczywiście jeszcze Sonet, potem mamy Lamy Safari i Pelikana 140 i po zdjęciu skówek i bez widać, że ten pióro Lamy Scala jest z nich najdłuższe, no i sekcja ma najdłuższą. 14 cm i 1 mm ma długości zamknięte. Natomiast bez skówki 13 też 1 mm, a więc dość długie pióro, nawet bez skówki w porównaniu z wszystkimi innymi piórami. Jeszcze średnice. W połowie sekcji mamy centymetr, a więc przyzwoicie, nie za grubo, nie za cienko. Natomiast w najszerszym miejscu mamy 12 mm. Waży pióro 39 gramów, tylko tu jest bez atramentu, bez konwertera, bez nabojów. Natomiast jeszcze tutaj sprawdźmy, ile skówka waży. Ona 17 gramów. A więc pióro nie jest specjalnie ciężkie, ale nie lekkie. No to teraz sobie popiszę. Używam tutaj, jak widać, atramentu Lamy Blue Black. I tak to pióro, stalówka MK, przepraszam, pisze. Nie powiedziałbym, że to jest MK. To, mnie to troszkę bardziej F przypomina, ale jak kto woli. Szybkie pisanie, też nic tutaj nie przerywa. Dobrze atrament przepływa. Można nawet spróbować pisać odwróconą stalówką, ale troszkę za mało tego atramentu jest. A jeszcze zobaczmy. Bez nacisku płynie wszystko, a więc nie ma najmniejszych problemów. Zresztą z Lamy nigdy nie miałem problemów przy pisaniu. W katalogu, jak widać, poza piórem wiecznym w różnych odmianach kolorystycznych mamy jeszcze długopis,
mamy ołówek i mamy pióro kulkowe, a więc pełen zestaw, jakby ktoś chciał sobie cztery elementy kupić. Tak to pióro z grubsza wygląda. Myślę, że to ciekawe jakby odmłodzenie, czyli wprowadzenie nowego modelu firmy Lamy. Nie jest to małe pióro. Ta struktura matowa tutaj bardzo ładnie się prezentuje. No i myślę, że to pióro będzie w użytkowaniu sprawiało radość tym, którzy lubią metalowe pióra, bo nie wszyscy lubią, a to jest, nie da się ukryć, pióro metalowe. Może kolor sobie będzie można wybrać inny. Jeszcze miałem okazję tutaj przez chwilę sprawdzić nowe produkty i tu mamy z modelu Studio 2 przedmioty. Pióro kulkowe, to zielone, i czarny długopis. Miałem okazję przez chwilę sprawdzić, jak wyglądają, bo pióro recenzowałem już wcześniej, a więc teraz jeszcze tylko chwila taki, jakby powiedzieć, erraty do produktów Lamy. I tutaj długopis wysuwa się przez przekręcanie tutą skówką, natomiast po odkręceniu możemy zobaczyć, jakiego wkładu się w środku używa. Tak to wygląda. Ten model też jest bardzo fajny. Podoba mi się ten pióro wieczne. Natomiast pióro kulkowe, tak oto się prezentuje. Jest troszkę grubszy ten uchwyt. Można założyć z tyłu i pisać. Tutaj oczywiście wkłady Lamy specjalne do tego są przygotowane. Tak z grubsza prezentują się pozostałe produkty z linii Studio, a jeszcze mam z Lamy z Allstar coś w tym ciekawym opakowaniu. Allstary tak właśnie są ciekawie pakowane i tutaj, jak widać, mamy długopis. Niektórzy może będą marudzić, ale w takich samych opakowaniach można i sobie kupić pióro. Długopisu jeszcze nie pokazywałem. Tyle na dziś ciekawostek i nowości firmy Lamy. Dziękuję i do usłyszenia.